Pomimo kaprysznej pogody, festyn rodzinny na terenie Parku Ośrodka Kultury Gminy Kutno można zaliczyć do udanych. Tegoroczna impreza była dość wyjątkowa ze względu na jubileusz 90-lecia istnienia OSP w Leszczynku. Impreza rozpoczęła się mszą świętą polową w intencji strażaków gminy Kutno, podczas której poświęcono nowo ufundowany sztandar. Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar przekazywany dzisiaj jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynku. Spraw, aby wszyscy, których ten znak będzie jednoczył, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. Za przyczyną świętego Floriana udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszystkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. To przepiękne motto, naniesione na nowo ufundowany sztandar, od 90 lat było sprzymierzone z Ochotniczą Strażą Pożarną w Leszczynku. Było ono zawsze synonimem rzeczywistej troski i zapobiegliwości tej jednostki w niesieniu pomocy dla pilnie potrzebujących. Ten niewątpliwy zaszczyt i wyróżnienie dla jednostki niech będzie dla Was motorem dla dalszej służby. Służby niebezpiecznej i wymagającej. Zawsze jesteście gotowi do działania, służycie pomocą, począwszy od ratowania życia i mienia, a skończywszy na organizacji uroczystości samorządowych i państwowych. Takie poświęcenie jest chwałą dla Boga i za to Wam serdecznie dziękuję. Życzę zatem, aby strażackie poświęcenie było także źródłem satysfakcji osobistej. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a rodzinom strażaków, ochotników pragnę podziękować za cierpliwość i wyrozumiałość. Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne. Na scenie pojawiła się orkiestra Dęta OSP w Kutnie pod kierownictwem kapelmistrza Wiesława Kowalskiego.